Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Luo i Dimitria Zafereja zatytułowanej Grupa Wagnera. Tajemnice armii Prigorzyna. Przełożyli Oskar Hedeman, Agnieszka Rasińska-Bubr. Czyta Bartosz Głogowski. Nota redakcyjna. W książce zdecydowano się na użycie zapisu imion, nazwisk i nazwy geograficznych w polskiej wersji alfabetu, opierając się na słowniku języka polskiego PWN, Wikipedii i tekstach prasowych, zgodnie z najpowszechniejszą stosowaną praktyką. Choć prowadzi to do pewnych rozbieżności w transkrypcji, użycie najczęściej spotykanych w języku polskim zapisów ułatwi czytelniczkom i czytelnikom dalsze, indywidualne już poszukiwania dotyczące grupy Wagnera i bieżącej sytuacji geopolitycznej świata. Aktualizacja Wysłaliśmy już naszą książkę do druku, gdy historia znów nabrała tempa. Drukarnia pozwoliła nam dodać te cztery strony do książki, która już była wydrukowana. Chcielibyśmy za to bardzo podziękować. 23 sierpnia 2023 roku, dwa miesiące po nieudanej rebelii Wagnera, prywatny odrzutowiec biznesowy, zarejestrowany jako RA02795, rozbija się między Moskwą a Sankt Petersburgiem. Należący do Ewgenia Prigorzyna samolot przewozi szefa i kilku członków kierownictwa grupy Wagnera. Zdrajca, jak nazwał go Putin, dzień po marszu na Moskwę nie zostaje natychmiast wyeliminowany, ponieważ chroni go wieloletnia współpraca z rosyjskim prezydentem, a także chwilowa przydatność w obliczu nadchodzących zmian. Wszyscy wiedzą jednak, że jego egzekucja to tylko kwestia czasu. Wiadomość ta nie jest więc dla nikogo zaskoczeniem, choć zadziwia szybkość, z którą się roznosi. Kreml pragnie jak najszybciej przekazać informację, że Prigorzyn nie żyje. Podczas gdy rosyjska administracja zazwyczaj jest znana z opieszałości w takich sprawach, tym razem nie można tracić choćby minuty. Rosyjskie władze lotnicze szybko informują o tym zdarzeniu. Lista pasażerów samolotu trafia do internetu w ciągu zaledwie kilku godzin od katastrofy. W mediach pojawiają się też od razu nazwiska dwóch kluczowych postaci grupy Wagnera Jewgeni Prigorzyn i Dmitrij Utkin. Niebawem wymienione zostają również nazwiska innych ofiar, m.in. Waleria Czkałowa, głównego logistyka biznesowego i akcjonariusza Europolis. Firmy odpowiedzialnej za opłacanie najemników, syryjską ropę i zakup broni. Reszta pasażerów to weterani operacji wojskowych przeprowadzanych przez grupę Wagnera za granicą. Łeb Hydry został ścięty. Inne oficjalne komunikaty prasowe wskazują, że wszystkie ciała odnaleziono, a wkrótce zostaną przeprowadzone testy DNA. I po sprawie nie ma się nad czym zastanawiać. Putin. Zamknięty na Kremlu, jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Przemawia w tym czasie na wideokonferencji podczas szczytu BRICS w RPA, nie wspominając ani słowem o tym, co właśnie się wydarzyło. Pieskow, jego rzecznik prasowy, również milczy. Niewyjaśnione pozostają szczegóły wypadku. Strony internetowe zajmujące się śledzeniem ruchu powietrznego nie wykazały żadnych anomalii. Lot odbywał się bez zakłóceń. Niektóre teorie sugerują ostrzał rakietowy z baterii przeciwlotniczej stacjonującej w pobliżu Tweru, gdzie rozbił się samolot. Mówi się też o skrzynce luksusowych win, dostarczonej w ostatniej chwili na pokład, która mogła zawierać ukrytą bombę. Bardzo możliwe, że nigdy nie poznamy rozwiązania tej zagadki. Jedno jest pewne: Władimir Putin odzyskał kontrolę. Kilka dni wcześniej, w Mali, Prigorzyn zachęcał do przystępowania do grupy w swoim ostatnim nagraniu wideo, ostatecznej próbie ratowania sytuacji. Najwyraźniej w trybie pilnym musiał znaleźć się w Afryce, gdzie miał umocnić swoją pozycję wśród tamtejszych klientów, co stanowiło jego jedyną szansę na przeżycie i ostatnią kartę przetargową w relacji z Putinem. Wydaje się jednak, że Kreml ma już plan B na najbliższą przyszłość. Wagnerowski twór jest bliski śmierci po tej dekapitacji. Pytanie brzmi teraz, czy i jak długo Wagnerowcy mogą przetrwać bez przywódcy. Jeśli chodzi o Rosję, Wciąż realizuje ona ambicje polityczne dotyczące swoich wpływów na kontynencie afrykańskim, stanowiących istotny element w grze, jaką jest wojna w Ukrainie, i dążenia do przywrócenia własnej potęgi. Wydaje się, że sukcesja jest już blisko. W Libii rosyjski wiceminister obrony, Yunus Bek Jewkurow, zostaje przyjęty przez generała Haftara, szefa Libijskiej Armii Narodowej. Jednym z tematów spotkania jest to, jak pozbyć się wagnerowców z kraju. Po 10 latach eksperymentowania z grupą Wagnera, wydaje się, że Kreml promuje dwie nowe prywatne firmy wojskowe Redut i Konwoj. Podobnie jak w przypadku grupy Wagnera, korzystają one ze wsparcia finansowego biznesmenów bliskich rządowi. Mówi się jednak, że te nowe firmy są zarządzane przez GRU, Rosyjski Wywiad Wojskowy. Podczas szczytu Rosja-Afryka pojawiają się opinie, że Batutę przejmie wkrótce nowy dyrygent, generał Andrzej Awerianow, dowódca tajnej jednostki wywiadu wojskowego, odpowiedzialny m.in. za otrucie rosyjskich szpiegów, którzy schronili się w Europie. Czy Wagner staje się właśnie franczyzą? Byłych członków grupy można już wszak znaleźć w nowych, niedawno utworzonych, prywatnych firmach wojskowych. Chociaż w chwili pisania tego tekstu nie ma żadnej pewności na temat dokładnych okoliczności katastrofy, zwolennicy grupy są zszokowani i nie chcą uwierzyć w to, co się stało. Niektórzy wzywają do marszu przeciwko tym, którzy zabili ich przywódcę. Jeśli faktycznie zginął, czy Aby Prigorzyn nie jest bowiem mistrzem intryk? Miał przecież umrzeć już w katastrofie lotniczej w Kongu w 2019 roku, a później pojawił się ponownie. Niemniej okoliczności tym razem są inne. Jego zwolennicy uwierzyli w końcu, że nie żyje, i dzielili się wspomnieniami oraz słowami wsparcia dla zmarłych dowódców, nawołując przy tym do nierozpowszechniania fałszywych informacji. W Sankt Petersburgu na budynku Wagnera pojawiły się światła tworzące krzyż. Ludzie składają przed nim kwiaty, co świadczy o popularności dowódców grupy. Natomiast żona Prigorzyna, Lubow, Oznajmiła niezależnej grupie śledczej Dossier Center, że kontynuuje zaplanowane od dawna rodzinne wakacje w Indiach. W maju 2022 roku Prigorzyn, odpowiadając na pytanie brytyjskiej gazety The Guardian na temat działań grupy Wagnera w Mali, przytoczył rosyjskie przysłowie: Nie próbuj sikać pod wiatr, bo utoniesz w bryzgach moczu. Jakże prorocze słowa dla człowieka, który odważył się rzucić wyzwanie Władimirowi Putinowi. Możecie nazywać nas Wagnerem, Mozartem, Schubertem, Chopinem, Strawińskim. Niczego to nie zmienia. Wciąż bowiem jesteśmy rosyjskimi instruktorami, których celem jest niesienie pomocy krajom w potrzebie. Witali Perfilew. Przedmowa. Co kryje się pod nazwą Wagner? Przez długi czas, za każdym razem, gdy ktoś wymieniał nazwisko Jewginija Prigorzyna, szefa grupy Wagnera, pokazywano zdjęcie z czasów jego działalności w Sankt Petersburgu, kiedy nadano mu przydomek kucharz Putina. Widać na nim przyszłego wataszkę, który w służalczej pozie podaje danie swojemu znamienitemu gościowi, Władimirowi Putinowi. Znacznie później. Już po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku światu ukazał się odmieniony Prigożyn. Tym razem w kuloodpornej kamizelce, z zawieszonymi na piersi magazynkami do Kołasznikowa i w hełmie na głowie. Ale to już zupełnie inna bajka i inne danie. W ciągu nieco ponad 10 lat grupa Wagnera i jej szef Początkowo niedoceniany jako kucharz, potem być może przeceniany jako puczysta, coraz częściej pojawiają się w mediach i serwisach informacyjnych. Po raz pierwszy Prigorzyn wypłynął dzięki farmom troli, podejrzewanym o szerzenie dezinformacji. Następnie widzimy go na Bliskim Wschodzie i w Afryce u boku najemników, którzy cudownie się rozmnożyli, występując jako pracownicy kopalni. I wreszcie on i jego ludzie są obecni na różnych frontach wojny w Ukrainie, także na najbrutalniejszym z nich w Bachmucie. W tym samym czasie mogliśmy zobaczyć Władimira Putina przyjmującego Emanuela Macrona na Kremlu w przeddzień brzemiennej w skutkach decyzji o inwazji na Ukrainę. Putin przysięgał wówczas swojemu rozmówcy i międzynarodowej prasie, że nie ma nic wspólnego z Wagnerem. A wszystko to zakończyło się, choć zapewne tylko tymczasowo, w czerwcu 2023 roku. Prawdziwym, a może jedynie pozorowanym buntem, marszem na Moskwę i wreszcie zesłaniem Wagnerowców na Białoruś. Co właściwie kryje się pod nazwą Wagner? Jak powinniśmy interpretować ten zalew informacji, z których spora część jest nieprawdziwa, zniekształcona, sfabrykowana lub ukryta? stawka jest bowiem niezwykle wysoka. Wybuch wojny w Ukrainie, podobnie jak wojny o zdobycie wpływów w Sahelu i Afryce Środkowej, pokazuje, że Wagner jest główną figurą w toczącej się globalnej grze. Pojawia się jednak pytanie, czy my naprawdę ją rozumiemy, jakie w ogóle są jej zasady, a przede wszystkim, jak się temu przeciwstawić. Można zrozumieć trudności w przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie owego tworu, swoistej mgławicy, jaką jest grupa Wagnera, która przez długi czas nie miała nawet oficjalnego adresu w Rosji i której istnieniu zaprzeczały tamtejsze władze. W 2018 roku w Republice Środkowoafrykańskiej trzech rosyjskich dziennikarzy straciło życie, usiłując przyjrzeć się Wagnerowcom nieco dokładniej. Ale inni dziennikarze również zaczęli interesować się tym tematem, zbierając relacje dezerterów i starając się zgłębić strukturę tej formacji. Nowa technika śledcza pozwoliła autorom tej książki pójść jeszcze dalej dzięki OSINT Open Source Intelligence dochodzeniu bazującym na otwartych, ogólnodostępnych źródłach Biały Wywiad. Korzystanie z tej metodologii stało się możliwe i jest coraz bardziej rozpowszechnione w wyniku rozwoju nowych technologii i poprzez dostęp do danych, które wcześniej były zamknięte. W ten sposób OSINT otworzyło nowe obszary działania dla dziennikarzy i badaczy. Właśnie tak dziennikarze New York Timesa mogli, wykorzystując zdjęcia satelitarne pochodzące z otwartego źródła, wykazać, że w Buczy, niedaleko Kijowa, jeszcze przed opuszczeniem tego terenu przez wojska rosyjskie, rzeczywiście znajdowały się zwłoki, niezbicie obalając tym samym twierdzenia Kremla. Pamiętam, że na początku lat osiemdziesiątych, kiedy pracowałem dla Libération, szukaliśmy informacji na temat działań armii Kaddafiego w Czadzie przeciwko oddziałom francuskim. Serge Juli, dyrektor gazety, rzucił podczas spotkania redakcyjnego: Pewnego dnia będziemy mieli własnego satelitę. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. W 2022 roku nikt już się nie śmieje, gdy New York Times, korzystając z nowych źródeł informacji, wnosi decydujący wkład w relacjonowanie wojny w Ukrainie. Dzięki OSINT autorzy tej książki mogli powiązać ze sobą różne informacje, rozwinąć pewne wątki i rozwikłać nieznane lub niewidoczne dotąd kwestie, wykorzystać wszystko to, co ma do zaoferowania zdigitalizowany świat tym, którzy umieją szukać. W obliczu tej tajemniczej mgławicy, jaką stanowi grupa Wagnera, jest to chyba jeden z najwłaściwszych sposobów postępowania, a rezultaty, jak nam się wydaje, są adekwatne do tej jakże wysokiej stawki. Nowe techniki dochodzeniowe sprawiają, że można spróbować odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na samym początku. Co kryje się pod nazwą Wagner? Zazwyczaj kiedy wymieniałem ją w kontekście afrykańskim, jeszcze przed inwazją na Ukrainę, odsyłano mnie do podobnych przypadków z przeszłości, takich jak amerykański Blackwater, a zorientowani w tej tematyce podawali nazwisko Boba Denarda. Jego postać bardzo mocno do mnie przemawia. Ten francuski najemnik odcisnął koszmarne piętno na kontynencie afrykańskim i pozostawił po sobie niezwykle silne antyfrancuskie nastroje, które do dzisiaj wyczuwa się wśród młodego pokolenia we francuskojęzycznych krajach Afryki. Bob Denard i jego ludzie byli powiązani z francuskim wywiadem SDECE. Stanowili nieoficjalne zbrojne skrzydło Jacques'a Focarta, budzącego postrach Monsieur Afrique. Wysłannika generała de Gola. Fokar wypuścił psy wojny Denarda w Gwinei przeciwko rządowi Ahmeda Sekouture, który odważył się sprzeciwić de Golowi w 1958 roku. Denard był zaangażowany we wszystkie brudne sprawki France Afrique, Afryka francuskojęzyczna w latach 60. od Katangi po Biafre, a nawet w pewnym momencie przejął władzę na komorach. Bob Denard i jego mocodawcy są nie do obronienia. Historia ich potępiła, a chociaż przeszłość, którą uosabiali, znika z tak wielkim trudem, to owi Leafre, jak ich nazywano, wciąż pozostają legendą. Nie należą jednak już ani do teraźniejszości, ani nie stanowią o przyszłości tego tak ciężko doświadczonego kontynentu. W 1989 roku zimna wojna dobiega końca, a wrogowie i metody działania wyraźnie ewoluują. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmuje Międzynarodową Konwencję o zakazie werbowania, wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników. Nowe przepisy, przyjęte w 1989 roku, stanowią pierwszą formę penalizacji działalności najemników w prawie międzynarodowym na skalę globalną. Zauważa autor książki poświęconej Bobowi Denardowi. Kiedy kończy się czas najemników, coraz głośniej mówi się o prywatnych firmach wojskowych PMC, które mnożą się na całym świecie. Niektóre oferują autentyczny outsourcing w kwestii bezpieczeństwa i ochrony, inne zaś proponują usługi najemników w bardziej dopuszczalnej wersji. Blackwater jest częścią tej nowej fali. Blackwater, powstanie najpotężniejszej armii najemnej świata, tak zatytułował swoją, wydaną w 2008 roku, książkę amerykański dziennikarz Jeremy Scahill. W tamtym czasie była mowa o armii liczącej 23 tysiące osób, z własną służbą wywiadowczą, flotą transportu powietrznego i kontraktami wartymi ponad miliard dolarów rocznie. Umowy te zostały zawarte z rządem amerykańskim w celu współdziałania z armią USA w Afganistanie i Iraku. Założyciel Blackwatera, Eric Prince, był bliskim współpracownikiem Georgia W. Busha i Donalda Rumsfelda, przywódców Stanów Zjednoczonych, którzy doprowadzili do wojny w Iraku w 2003 roku. To właśnie w Iraku reputacja tej firmy najemniczej została wystawiona na szwank podczas krwawej zasadzki w Falludży. A następnie masakry na placu Nisur w Bagdadzie, gdzie jego ludzie zabili 17 osób, a zranili 20. Działania Blackwatera zostały zatuszowane przez administrację, ale kompromitacja okazała się ogromna. Ten powrót do wcześniejszych wydarzeń pozwala nam zorientować się, jakie są podobieństwa między grupą Wagnera a niektórymi operacjami przeprowadzonymi w świecie zachodnim. A także zrozumieć, na czym polega wyjątkowość rosyjskiego tworu pod kierownictwem Jewgenia Prigożyna. Wykorzystanie najemników lub armii nazywanych prywatnymi pozwala na to, co anglosasi określają mianem plausible deniability, a więc wiarygodnym zaprzeczeniem. I mimo że nikt nie jest tak głupi ani naiwny, by w nie wierzyć, to wszelkie pozory są zachowane. Tak było dawniej, tak jest i dziś. Kiedy Władimir Putin zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z grupą Wagnera podczas słynnej już konferencji prasowej z Emanuelem Macronem, nikt nie dał się nabrać. Nie jest to jednak nic innego niż właśnie przykład wiarygodnego zaprzeczenia. Wagner wyróżnia się i wprowadza innowacje przede wszystkim dzięki skali podejmowanych operacji. Wkraczamy w najemnictwo 2.0 z bezprecedensowym zakresem działań. Od dezinformacji online, po eksploatację kopalni złota w Sudanie. Od joint venture na Madagaskarze, po okopy Bachmutu, czy sawannę środkowoafrykańską. To swoiste państwo w państwie, funkcjonujące poza wszelkimi ramami prawnymi, ale zawsze pod przykrywką rosyjskiego państwa. Grupa Wagnera rozwinęła koncepcję prywatnej firmy wojskowej na skalę do tej pory nieznaną, ale stało się to możliwe... Jak to wiedzieliśmy się, z wystąpienia Putina po nieudanym puczu w czerwcu 2023 roku przy ogromnym, liczonym w miliardach dolarów wsparciu finansowym Kremla. Wszystko to obnaża oszustwo rzekomo prywatnej i niezależnej grupy Wagnera działającej w ramach putinowskiej struktury władzy. Drugą istotną różnicą są oczywiście uwarunkowania polityczne. W kraju takim jak Rosja Putina zakres swobodnego dostępu do informacji i nieskrępowanego działania opozycji w ciągu ostatnich kilku lat stale się kurczył, aż w końcu, po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej 24 lutego 2022 roku, nastąpił faktyczny ich zanik. W rezultacie w Rosji w odróżnieniu od innych krajów, w których prasa i dziennikarze mogą normalnie wykonywać swoją pracę, nie ma możliwości zbadania nieprzejrzystej i w dużej mierze przestępczej działalności tej obecnej na kilku kontynentach formacji. A to nie mała różnica. To właśnie sprawia, że ta książka jest tak bardzo potrzebna. Inwazja na Ukrainę stanowiła próbę, jaką podjął Władimir Putin, aby obalić światowy porządek, i odzyskać to, co uważa za swoje, za swoją własność, co traktuje jak kolonialną pozostałość na obrzeżach imperium. Wojna ta podważa zasadę suwerenności zawartą w Karcie Narodów Zjednoczonych, przywracając prawo silniejszego, co może zachęcić do podobnych praktyk inne autorytarne lub totalitarne państwa, a także wywołuje napięcia w stosunkach międzynarodowych w związku z pojawieniem się globalnego południa. Które odmawia podporządkowania się zachodniej narracji i opowiada się za nową formą niezaangażowania. Z tych powodów, wojnę tę trzeba dogłębnie zrozumieć, a strukturę władzy na Kremlu rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować we wszystkich, nawet najdrobniejszych, elementach. W książce tej chodzi właśnie o zrozumienie tego pozornie oderwanego od władzy odrębnego bytu, jakim jest grupa Wagnera. To z pewnością książka społecznie użyteczna. Pier Aski, dziennikarz i przewodniczący organizacji Reporterzy bez granic. Prolog. Rekwiem dla Wagnera. Zamykaliśmy trwającą kilka miesięcy pracę nad tą książką, gdy historia nagle przyspieszyła. W ciągu 48 godzin Jewgeni Prigorzyn, szef grupy Wagnera, będący w samym sercu naszego dochodzenia, zadał Władimirowi Putinowi upokarzający cios, który może trwale zagrozić pozycji prezydenta Rosji. Uważany do tej pory za jednego z najbardziej lojalnych wobec niego ludzi, określany mianem kucharza Putina, zdołał nieświadomie dokonać czegoś, co nie udało się żadnemu zachodniemu rządowi od momentu rozpoczęcia wojny z Ukrainą. Przyzwyczajony do częstego wypowiadania się na własnych profilach w mediach społecznościowych, przywódca grupy najemników zmienił diametralnie nastawienie w piątek 23 czerwca 2023 roku, krytykując w bardzo mocnych słowach interwencję wojskową Rosji w Ukrainie. W półgodzinnym wystąpieniu twierdził, że wojna powinna być już zakończona, ponieważ jego zdaniem Kijów był gotowy do zawarcia porozumienia. Jedynie oligarchom wciąż miało zależeć na kontynuowaniu obecnie zbyt kosztownego konfliktu. Były sprzedawca hotdogów uważał, że Rosja nie odnotowała, praktycznie rzecz biorąc, żadnych sukcesów militarnych na froncie ukraińskim, chociaż jeszcze miesiąc wcześniej utrzymywał on, że sam odniósł ważne, symboliczne zwycięstwo, zdobywając Bachmut. Do tej pory przez ostatnią dekadę działania grupy Wagnera, mające na celu wspieranie interesów Moskwy na całym świecie, prowadzono nadzwyczaj dyskretnie. Wojna w Ukrainie zmienia ten stan rzeczy. Z powodu przestarzałego sprzętu i nieefektywnego łańcucha dowodzenia, jego ludzie, w większości byli więźniowie, padają jak muchy. Od czasu bitwy o Bachmut. Wiosną napięcie między szefem grupy Wagnera a ministrem obrony Siergiejem Szojgu wyraźnie rosło. Obaj panowie nienawidzili się od wielu lat. Byli o siebie nawzajem chorobliwie zazdrośni i rywalizowali o kontrakty Ministerstwa Obrony. Ataki na rosyjski sztab generalny i ostatni pokaz siły mogły być w rzeczywistości podyktowane chęcią przejęcia władzy i zastąpienia obecnego ministra innym. W ostatecznym rozrachunku celem ataku staje się Putin, tak jakby kremlowski wytwór zwrócił się przeciwko swojemu twórcy. Napięcie eskaluje jeszcze mocniej wieczorem 23 czerwca, kiedy Prigorzyn oskarża rosyjską armię o zabicie najemników w wyniku ataków przeprowadzonych na obozy grupy Wagnera na tyłach ukraińskiego frontu. Rosyjskie dowództwo natychmiast dementuje jednak tę informację. Podczas gdy na swoim kanale Telegram zwolennicy Prigożyna wzywają do buntu, sprzeciwienia się rozkazom najwyższego dowództwa i aresztowania zdrajców, przywódca wagnerowców ogłasza marsz Sprawiedliwości. Twierdząc, że ma do dyspozycji 25 tysięcy ludzi, oligarcha zachęca Rosjan, a zwłaszcza żołnierzy regularnego wojska, do przyłączenia się do jego prywatnej armii. W opinii Federalnej Służby Bezpieczeństwa. FSB, która wszczyna dochodzenie, to jawne wezwanie do zbrojnego buntu. Ludzie Prigorzyna najwyraźniej maszerują na Kreml, a Putin prawdopodobnie sam jest bezpośrednio zagrożony. Na telegramie szef najemników obwieszcza, każdy żołnierz, który nie przyłączy się do tej operacji, zostanie uznany za zdrajcę i potraktowany tak, jak na to zasługuje. Hakerzy rozpowszechniają wiadomości potępiające Putina i wychwalające grupę Wagnera w rosyjskich kanałach telewizyjnych. Przed północą władze dostarczają sprzęt wojskowy do siedziby moskiewskiej Dumy i zamykają niektóre dzielnice stolicy. Według źródła agencji TASS, transport publiczny zostaje objęty nadzorem, a Gwardia Narodowa, Rosgwardia, policja i jednostki SOBR Oddziały szybkiego reagowania są postawione w stan podwyższonej gotowości. Putin znika z przestrzeni publicznej, pozostawiając miejsce na wszelkiego rodzaju spekulacje. W sobotę, 24 czerwca, władca Kremla decyduje się pojawić ponownie w czarnym garniturze, z surowym wyrazem twarzy i wypowiadając się gniewnym tonem. W telewizji uroczyście zwraca się do narodu i, nie wymieniając z nazwiska człowieka, który rzucił mu wyzwanie, oświadcza: — To cios w plecy dla naszego kraju i naszego narodu. To, z czym mamy do czynienia, to nic innego jak zdrada. Zdrada wywołana przez nadmierne ambicje i osobiste interesy. Prezydent Rosji odnosi się również do wydarzeń z 1917 roku, wewnętrznych rozłamów i intryg, które osłabiły wówczas imperium rosyjskie i zapoczątkowały rewolucję październikową. Chociaż Putin przysięga, że nie dopuści do powtórzenia takiej sytuacji, w tym samym czasie dociera do niego wiadomość, że ludzie Wagnera są już podobno u bram stolicy. Dochodzi do starć między regularnymi oddziałami i najemnikami oraz do zniszczeń. W ministerstwach wybucha panika, ponieważ szybko posuwający się do przodu najemnicy ukazują całemu światu trudności, w obliczu których stoi Rosja. Marsz kolumny Wagnera jest tym łatwiejszy, że na rosyjskiej ziemi znajduje się bardzo niewiele uzbrojonych oddziałów. Większość z nich została zmobilizowana do walk w Ukrainie, gdzie wysłano też ciężką broń, która mogłaby powstrzymać natarcie Wagnerowców. Ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski, z satysfakcją powtarza, że Putina nie ma już w Moskwie. Badania oparte na otwartych źródłach informacji dostarczają nam pierwszych wskazówek na temat bieżącej sytuacji. Na internetowych stronach śledzących loty można zobaczyć przedziwny ruch. Samoloty startują jeden po drugim ze stolicy do Sankt Petersburga, wszystko wskazuje więc na to, że oligarchowie uciekają. Nieoczekiwany finał tego, co wyglądało na próbę puczu, nastąpi za sprawą opatrznościowego deus ex machina. Białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka ogłasza na nieoficjalnym kanale na Telegramie, że wynegocjował wstrzymanie przemarszu oddziałów grupy Wagnera i doprowadził do deeskalacji napięcia. Były kierownik Kołchozu, który został prezydentem, hełpi się teraz swoimi zdolnościami negocjatora działającego jednocześnie na rzecz Rosji oraz Zachodu. Zyskuje w ten sposób pięć minut sławy. Sądzi, że zapewnia sobie tym samym zarówno ubezpieczenie na życie od Putina, jak i usługi Prigożyna jako pośrednika biznesowego w Afryce dla swoich akolitów, Wiktora Sheymana i Aleksandra Zygmana. Przez satelitę zaobserwować można powstawanie w pobliżu Mińska nowej bazy wojskowej o powierzchni 24 tysięcy metrów kwadratowych. Tuż po interwencji Łukaszenki, Jewgeni Prigorzyn świadcza, że jego ludzie wracają do obozów, aby uniknąć rozlewu krwi. Z Rostowa, Oddalonego 1100 km na południe od Moskwy, pokonali prawie 780 km, przez nikogo nie zatrzymywani, a nawet wspierani przez napotkanych po drodze cywilów. W następnych dniach rosyjskie władze przystępują do usuwania nazwiska Prigożyna z przestrzeni publicznej. Konta działu prasowego Konkordu, jego spółki holdingowej, zostają zlikwidowane, jego media są cenzurowane, on sam już nie istnieje. Tak, jakby został wymazany z historii. Czyżby Ewgini Prigorzyn sam wydał na siebie wyrok śmierci? Jak wyjaśnić ten podwójny zwrot akcji? Sprzymierzeniec staje się zdrajcą, a buntownik powraca do koszar? Niezależnie od sytuacji w Ukrainie, jak można rozplątać pajęczą sieć utkaną w czterech zakątkach świata? Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow musi uspokoić afrykańskich sojuszników, którzy zastanawiają się, w jaki sposób ich reżimy poradzą sobie bez grupy Wagnera. Kto chciałby mieć niestabilnego, słabego partnera? Nie wspominając o tym, że Svitlana Cichanowska, liderka białoruskiej opozycji na uchodźstwie, uważa, że umożliwienie Prigorzynowi założenia obozu w pobliżu Mińska? Stanowi dodatkowy czynnik niestabilności w jej kraju, który nie potrzebuje więcej kryminalistów i bandytów. Chociaż nikt nie spodziewał się tak dramatycznych wydarzeń, to jednak amerykański wywiad podobno wiedział już kilka tygodni wcześniej, że coś się szykuje. Tymczasem Władimir Putin miał poznać zamiary Prigożyna zaledwie 24 godziny wcześniej. Pierwszym możliwym wyjaśnieniem tej pokerowej rozgrywki jest ogłoszenie Sergeja Szojgu. 1 lipca 2023 roku wszyscy członkowie grup paramilitarnych będą musieli podpisać kontrakt z regularną armią. Decyzja ta prawdopodobnie oznaczałaby koniec niezależności oddziałów Wagnera, podobnie jak innych rosyjskich prywatnych firm wojskowych, po dziesięciu latach intratnego biznesu. W obliczu tego ultimatum, Jewgeni Prigorzyn próbował ocalić autonomię i status swoich ludzi. Ale karty, które wylosował, to para asów i ósemek. Innymi słowy, ręka u marlaka. Drugie wyjaśnienie jest takie, że to tylko kolejny wybuch wściekłości szefa grupy Wagnera, który sam stał się ofiarą swojej ekstremalnej retoryki. Prigorzyn nie był ani ideologiem, ani politykiem, ani nawet wojskowym. Wojna wydatnie pomnożyła jego fortunę i mógł on teraz swobodnie potępiać arogancję, niekompetencje, głupotę decyzji oraz korupcję w otoczeniu wyższych oficerów regularnej armii. W jednym z artykułów pojawia się taki oto jego opis nadzoruje wszystko i jest niezadowolony nawet wtedy, gdy wyniki są dobre. Jednym z jego często powtarzających się żartów jest, że Wchodzi do biura z pistoletem w ręku i mówi do jednego ze swoich pracowników No chodź, porozmawiamy, a potem cię zastrzelę. Śmierć w wypadku samochodowym lub cios nożem w plecy na ulicy jest czymś, co masz z tyłu głowy, kiedy dla niego pracujesz. Chociaż Prigorzyn nie wahał się poświęcić wielu istnień ludzkich, aby osiągnąć cele militarne, zyskał reputację obrońcy żołnierzy, towarzysząc im zwłaszcza w okopach. Przykładem może być zdobycie Bachmutu po niezwykle zaciętej walce. Okazał szacunek swoim przeciwnikom, organizując zwrot dziesiątków ciał ukraińskich wojskowych, owiniętych w żółto-niebieskie flagi. Na pogrzebach najemników w rosyjskich prowincjach ostro krytykował urzędników odmawiających udziału w wojskowych uroczystościach. Trudno się dziwić, że swój atak na moskiewską hierarchię nazwał marszem sprawiedliwości. Niekiedy wulgarnym i zaczerpniętym z gwary więziennej językiem wyraża frustrację dużej części armii, mówiąc głośno to, co wielu myślało po cichu. Ta symboliczna rola obrońcy żołnierzy na linii frontu przez długi czas skłaniała Władimira Putina do ostrożności oraz niespotykanej u niego tolerancji wobec przesady i publicznego znieważania zwierzchnika armii. Chociaż Jewgeni Prigorzyn należał do ścisłego kręgu Kremla przez niemal 20 lat, to nie był on wcale, jak się okazało, chroniony dożywotnio. Inni oligarchowie mogli już przekonać się na własnej skórze, w jaki sposób wszechwładna Moskwa niszczy ich imperia. Opuszczając koszary, miliarder i jego ludzie przekroczyli czerwoną linię i nie będą mogli zawrócić z tej drogi. Słowa takie jak powstanie, zdrada i cios w plecy brzmią niczym ostateczny wyrok w ustach władcy Kremla. Pod rządami Putina można być winnym różnych malwersacji i pozostawać bezkarnym. Można zostać oszczędzonym lub po prostu odstawionym na boczny tor. Ale zgodnie z tym szczególnym kodeksem postępowania żadne zachowanie uznane za zdradę nie zostanie wybaczone. Wyzwaniem stojącym teraz przed Kremlem jest ukaranie Wagnera, nie doprowadzając do rozpaczy ludzi w okopach ani do przekreślenia jednym gestem całej dekady wpływów w Afryce. Prigorzyn potrafił stać się człowiekiem niezbędnym, uosabiając i splatając własne interesy z rosyjskimi ambicjami. Nie jest wcale pewne, czy państwo rosyjskie będzie mogło od razu przejąć firmy i przedsięwzięcia związane z grupą Wagnera. Jeśli Prigorzyn pozostawał widoczny, to tylko dlatego, że był użyteczny. Wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane, a kilka tygodni później pojawił się nawet na audiencji u Władimira Putina. Gotówka zarekwirowana w jego biurach w Sankt Petersburgu również została mu zwrócona. Ludzie Putina powtarzają, zarówno w rozmowach telefonicznych, jak i w czasie ekspresowych podróży zagranicznych, że grupa Wagnera będzie kontynuowała działalność poza granicami kraju. Niezależnie od tego, czy chodzi o Wagnera, Mozarta, Schuberta, Chopina czy Strawińskiego, przesłanie jest jasne. Kreml zamierza zachować wpływy na scenie międzynarodowej dzięki podtrzymaniu tradycji. Ale nie każdy może być wirtuozem. I chociaż bunt się nie powiódł, to niepokój pozostał. Powstał pewien wyłom, a niepewność zawisła dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek nad przyszłością wojny w Ukrainie i nad stabilnością rządów, które zdecydowały się skorzystać z usług grupy Wagnera. Jedno jest pewne: rosyjski prezydent wkracza teraz w najtrudniejszą fazę swoich rządów. Na granicach aż huczy od plotek. Jacek Siewiera, szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obawia się, że ryzyko dla Polski jest związane z dużą liczbą najemników grupy Wagnera pozostających w Mińsku. Warszawa i kraje bałtyckie ogłosiły już, że wzmocnią swoje oddziały na granicy z Białorusią. Jeśli chodzi o ludzi Wagnera, rozkaz dołączenia do regularnych wojsk spotyka się jedynie z niewielkim odzewem, mimo że upłynął już wyznaczony termin 1 lipca 2023 roku. Żadne dokładne dane nie przedostają się do publicznej wiadomości. Rosyjska prasa sugeruje, że byli Wagnerowcy mogliby dołączyć do Gwardii Narodowej, podczas gdy inni uważają, że ratunkiem dla nich jest Białoruś. Gdzie, jak pokazują pierwsze zdjęcia satelitarne, powstaje ich baza. Jeśli chodzi zaś o szefa grupy Wagnera, pozostawał on dziwnie milczący aż do szczytu Rosja-Afryka pod koniec lipca, gdzie ponownie pojawił się na zdjęciu w jeansach i białej koszulce Polo w towarzystwie afrykańskich delegacji. Komunikacja rusza na całego i obowiązuje już tylko jedno hasło Afryka. Tajna armia Putina na świecie staje się armią, której nazwy nie wolno głośno wypowiadać. Ta książka opisuje jej historię. Jest to historia milicji wymyślonej przez Putina, mającej służyć jego imperialistycznym ambicjom armii, która ostatecznie rzuci mu wyzwanie zwiastujące możliwy upadek imperium. W naszej książce opowiadamy również o tym, jak grupa Wagnera powstała w cieniu Kremla. I w jaki sposób stworzyła i przetestowała narzędzia do prowadzenia niezwykle dynamicznej polityki wpływu. Grupa Wagnera to historia budowania marki gotowej do wykorzystania. Prolog Rekwiem dla Wagnera. Zamykaliśmy trwającą kilka miesięcy pracę nad tą książką, gdy historia nagle przyspieszyła. W ciągu 48 godzin Jewgeni Prigorzyn, szef grupy Wagnera, będący w samym sercu naszego dochodzenia, zadał Władimirowi Putinowi upokarzający cios, który może trwale zagrozić pozycji prezydenta Rosji. Uważany do tej pory za jednego z najbardziej lojalnych wobec niego ludzi, określany mianem kucharza Putina, zdołał nieświadomie dokonać czegoś, co nie udało się żadnemu zachodniemu rządowi od momentu rozpoczęcia wojny z Ukrainą. Przyzwyczajony do częstego wypowiadania się na własnych profilach w mediach społecznościowych, przywódca grupy najemników zmienił diametralnie nastawienie w piątek 23 czerwca 2023 roku, krytykując w bardzo mocnych słowach interwencję wojskową Rosji w Ukrainie. W półgodzinnym wystąpieniu twierdził, że wojna powinna być już zakończona, ponieważ jego zdaniem Kijów był gotowy do zawarcia porozumienia. Jedynie oligarchom wciąż miało zależeć na kontynuowaniu obecnie zbyt kosztownego konfliktu. Były sprzedawca hot dogów uważał, że Rosja nie odnotowała praktycznie rzecz biorąc żadnych sukcesów militarnych na froncie ukraińskim, chociaż jeszcze miesiąc wcześniej utrzymywał on, że sam odniósł ważne, symboliczne zwycięstwo zdobywając Bachmut. Do tej pory. Przez ostatnią dekadę działania grupy Wagnera, mające na celu wspieranie interesów Moskwy na całym świecie, prowadzono nadzwyczaj dyskretnie. Wojna w Ukrainie zmienia ten stan rzeczy. Z powodu przestarzałego sprzętu i nieefektywnego łańcucha dowodzenia, jego ludzie, w większości byli więźniowie, padają jak muchy. Od czasu bitwy o Bachmut. Wiosną napięcie między szefem grupy Wagnera a ministrem obrony Siergiejem Szojgu wyraźnie rosło. Obaj panowie nienawidzili się od wielu lat, byli o siebie nawzajem chorobliwie zazdrośni i rywalizowali o kontrakty Ministerstwa Obrony. Ataki na rosyjski sztab generalny i ostatni pokaz siły mogły być w rzeczywistości podyktowane chęcią przejęcia władzy i zastąpienia obecnego ministra innym. W ostatecznym rozrachunku celem ataku staje się Putin, tak jakby kremlowski wytwór zwrócił się przeciwko swojemu twórcy. Napięcie eskaluje jeszcze mocniej wieczorem 23 czerwca, kiedy Prigorzyn oskarża rosyjską armię o zabicie najemników w wyniku ataków przeprowadzonych na obozy grupy Wagnera na tyłach ukraińskiego frontu. Rosyjskie dowództwo natychmiast dementuje jednak te informacje. Podczas gdy na swoim kanale Telegram zwolennicy Prigożyna wzywają do buntu, sprzeciwienia się rozkazom najwyższego dowództwa i aresztowania zdrajców, przywódca wagnerowców ogłasza marsz Sprawiedliwości. Twierdząc, że ma do dyspozycji 25 tysięcy ludzi, oligarcha zachęca Rosjan, a zwłaszcza żołnierzy regularnego wojska, do przyłączenia się do jego prywatnej armii. W opinii Federalnej Służby Bezpieczeństwa. FSB, która wszczyna dochodzenie, to jawne wezwanie do zbrojnego buntu. Ludzie Prigorzyna najwyraźniej maszerują na Kreml, a Putin prawdopodobnie sam jest bezpośrednio zagrożony. Na telegramie szef najemników obwieszcza, każdy żołnierz, który nie przyłączy się do tej operacji, zostanie uznany za zdrajcę i potraktowany tak, jak na to zasługuje. Hakerzy rozpowszechniają wiadomości potępiające Putina i wychwalające grupę Wagnera w rosyjskich kanałach telewizyjnych. Przed północą władze dostarczają sprzęt wojskowy do siedziby moskiewskiej Dumy i zamykają niektóre dzielnice stolicy. Według źródła agencji TAS, transport publiczny zostaje objęty nadzorem, a Gwardia Narodowa, Rosgwardia, Policja i jednostki SOBR. Poddziały szybkiego reagowania są postawione w stan podwyższonej gotowości. Putin znika z przestrzeni publicznej, pozostawiając miejsce na wszelkiego rodzaju spekulacje. W sobotę, 24 czerwca, władca Kremla decyduje się pojawić ponownie w czarnym garniturze, z surowym wyrazem twarzy i wypowiadając się gniewnym tonem. W telewizji uroczyście zwraca się do narodu i nie wymieniając z nazwiska człowieka, który rzucił mu wyzwanie, oświadcza To cios w plecy dla naszego kraju i naszego narodu. To, z czym mamy do czynienia, to nic innego jak zdrada, zdrada wywołana przez nadmierne ambicje i osobiste interesy. Prezydent Rosji odnosi się również do wydarzeń z 1917 roku, wewnętrznych rozłamów i intryg, które osłabiły wówczas imperium rosyjskie i zapoczątkowały rewolucję październikową. Chociaż Putin przysięga, że nie dopuści do powtórzenia takiej sytuacji, w tym samym czasie dociera do niego wiadomość, że ludzie Wagnera są już podobno u bram stolicy. Dochodzi do starć między regularnymi oddziałami i najemnikami oraz do zniszczeń. W ministerstwach wybucha panika, ponieważ szybko posuwający się do przodu najemnicy ukazują całemu światu trudności, w obliczu których stoi Rosja. Marsz kolumny Wagnera jest tym łatwiejszy, że na rosyjskiej ziemi znajduje się bardzo niewiele uzbrojonych oddziałów. Większość z nich została zmobilizowana do walk w Ukrainie, gdzie wysłano też ciężką broń, która mogłaby powstrzymać natarcie Wagnerowców. Ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski, z satysfakcją powtarza, że Putina nie ma już w Moskwie. Badania, oparte na otwartych źródłach informacji, dostarczają nam pierwszych wskazówek na temat bieżącej sytuacji. Na internetowych stronach śledzących loty można zobaczyć przedziwny ruch. Samoloty startują jeden po drugim ze stolicy do Sankt Petersburga. Wszystko wskazuje więc na to, że oligarchowie uciekają. Nieoczekiwany finał tego, co wyglądało na próbę puczu, nastąpi za sprawą opatrznościowego Deus ex machina. Białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka ogłasza na nieoficjalnym kanale na telegramie, że wynegocjował wstrzymanie przemarszu oddziałów grupy Wagnera i doprowadził do deeskalacji napięcia. Były kierownik Kołchozu, który został prezydentem, chełpi się teraz swoimi zdolnościami negocjatora działającego jednocześnie na rzecz Rosji oraz Zachodu. Zyskuje w ten sposób pięć minut sławy. Sądzi, że zapewnia sobie tym samym zarówno ubezpieczenie na życie od Putina, jak i usługi Prigożyna, jako pośrednika biznesowego w Afryce dla swoich akolitów, Wiktora Szejmana i Aleksandra Zygmana. Przez satelitę zaobserwować można powstawanie w pobliżu Mińska nowej bazy wojskowej o powierzchni 24 tysięcy metrów kwadratowych. Tuż po interwencji Łukaszenki, Jewgenij Prigorzyn świadcza, że jego ludzie wracają do obozów, aby uniknąć rozlewu krwi. Zrostowa oddalonego 1100 km na południe od Moskwy, pokonali prawie 780 km, przez nikogo nie zatrzymywani, a nawet wspierani przez napotkanych po drodze cywilów. W następnych dniach rosyjskie władze przystępują do usuwania nazwiska Prigożyna z przestrzeni publicznej. Konta działu prasowego Concordu, jego spółki holdingowej, zostają zlikwidowane. Jego media są cenzurowane, on sam już nie istnieje. Tak, jakby został wymazany z historii. Czyżby Jewgini Prigorzyn sam wydał na siebie wyrok śmierci? Jak wyjaśnić ten podwójny zwrot akcji? Sprzymierzeniec staje się zdrajcą, a buntownik powraca do koszar? Niezależnie od sytuacji w Ukrainie, jak można rozplątać pajęczą sieć utkaną w czterech zakątkach świata? Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow musi uspokoić afrykańskich sojuszników, którzy zastanawiają się, w jaki sposób ich reżimy poradzą sobie bez grupy Wagnera. Kto chciałby mieć niestabilnego, słabego partnera? Nie wspominając o tym, że Switłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji na uchodźstwie, uważa, że umożliwienie Prigorzynowi założenia obozu w pobliżu Mińska? Stanowi dodatkowy czynnik niestabilności w jej kraju, który nie potrzebuje więcej kryminalistów i bandytów. Chociaż nikt nie spodziewał się tak dramatycznych wydarzeń, to jednak amerykański wywiad podobno wiedział już kilka tygodni wcześniej, że coś się szykuje. Tymczasem Władimir Putin miał poznać zamiary Prigożyna zaledwie 24 godziny wcześniej. Pierwszym możliwym wyjaśnieniem tej pokerowej rozgrywki jest ogłoszenie Sergeja Szojgu. 1 lipca 2023 roku wszyscy członkowie grup paramilitarnych będą musieli podpisać kontrakt z regularną armią. Decyzja ta prawdopodobnie oznaczałaby koniec niezależności oddziałów Wagnera, podobnie jak innych rosyjskich prywatnych firm wojskowych, po dziesięciu latach intratnego biznesu. W obliczu tego ultimatum, Jewgeni Prigożyn próbował ocalić autonomię i status swoich ludzi ale karty, które wylosował, to para asów i ósemek. Innymi słowy, ręka u Marlaka. Drugie wyjaśnienie jest takie, że to tylko kolejny wybuch wściekłości szefa grupy Wagnera, który sam stał się ofiarą swojej ekstremalnej retoryki. Prigodzin nie był ani ideologiem, ani politykiem, ani nawet wojskowym. Wojna wydatnie pomnożyła jego fortunę i mógł on teraz swobodnie potępiać arogancję, niekompetencje, głupotę decyzji oraz korupcję w otoczeniu wyższych oficerów regularnej armii. W jednym z artykułów pojawia się taki oto jego opis nadzoruje wszystko i jest niezadowolony nawet wtedy, gdy wyniki są dobre. Jednym z jego często powtarzających się żartów jest, że wchodzi do biura z pistoletem w ręku i mówi do jednego ze swoich pracowników No chodź, porozmawiamy, a potem cię zastrzelę. Śmierć w wypadku samochodowym, lub cios nożem w plecy na ulicy, jest czymś, co masz z tyłu głowy, kiedy dla niego pracujesz. Chociaż Prigorzyn nie wahał się poświęcić wielu istnień ludzkich, aby osiągnąć cele militarne, zyskał reputację obrońcy żołnierzy, towarzysząc im zwłaszcza w okopach. Przykładem może być zdobycie Bachmutu po niezwykle zaciętej walce. Okazał szacunek swoim przeciwnikom, organizując zwrot dziesiątków ciał ukraińskich wojskowych, owiniętych w żółto-niebieskie flagi. Na pogrzebach najemników w rosyjskich prowincjach ostro krytykował urzędników odmawiających udziału w wojskowych uroczystościach. Trudno się dziwić, że swój atak na moskiewską hierarchię nazwał marszem sprawiedliwości. Niekiedy wulgarnym i zaczerpniętym z gwary więziennej językiem wyraża frustrację dużej części armii, mówiąc głośno to, co wielu myślało po cichu. Ta symboliczna rola obrońcy żołnierzy na linii frontu przez długi czas skłaniała Władimira Putina do ostrożności oraz niespotykanej u niego tolerancji wobec przesady i publicznego znieważania zwierzchnika armii. Chociaż Jewgeni Prigorzyn należał do ścisłego kręgu Kremla przez niemal 20 lat, to nie był on wcale, jak się okazało, chroniony dożywotnio. Inni oligarchowie mogli już przekonać się na własnej skórze, w jaki sposób wszechwładna Moskwa niszczy ich imperia. Opuszczając koszary, miliarder i jego ludzie przekroczyli czerwoną linię i nie będą mogli zawrócić z tej drogi. Słowa takie jak powstanie, zdrada i cios w plecy brzmią niczym ostateczny wyrok w ustach władcy Kremla. Pod rządami Putina można być winnym różnych malwersacji i pozostawać bezkarnym, można zostać oszczędzonym lub po prostu odstawionym na boczny tor. Ale zgodnie z tym szczególnym kodeksem postępowania żadne zachowanie uznane za zdradę nie zostanie wybaczone. Wyzwaniem stojącym teraz przed Kremlem jest ukaranie Wagnera, nie doprowadzając do rozpaczy ludzi w okopach ani do przekreślenia jednym gestem całej dekady wpływów w Afryce. Prigorzyn potrafił stać się człowiekiem niezbędnym, uosabiając i splatając własne interesy z rosyjskimi ambicjami. Nie jest wcale pewne, czy państwo rosyjskie będzie mogło od razu przejąć firmy i przedsięwzięcia związane z grupą Wagnera. Jeśli Prigorzyn pozostawał widoczny, to tylko dlatego, że był użyteczny. Wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane, a kilka tygodni później pojawił się nawet na audiencji u Władimira Putina. Gotówka zarekwirowana w jego biurach w Sankt Petersburgu również została mu zwrócona. Ludzie Putina powtarzają, zarówno w rozmowach telefonicznych, jak i w czasie ekspresowych podróży zagranicznych, że grupa Wagnera będzie kontynuowała działalność poza granicami kraju. Niezależnie od tego, czy chodzi o Wagnera, Mozarta, Schuberta, Chopina czy Strawińskiego, przesłanie jest jasne. Kreml zamierza zachować wpływy na scenie międzynarodowej dzięki podtrzymaniu tradycji ale nie każdy może być wirtuozem, i chociaż bunt się nie powiódł, to niepokój pozostał. Powstał pewien wyłom, a niepewność zawisła dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek nad przyszłością wojny w Ukrainie i nad stabilnością rządów, które zdecydowały się skorzystać z usług grupy Wagnera. Jedno jest pewne: rosyjski prezydent wkracza teraz w najtrudniejszą fazę swoich rządów. Na granicach aż huczy od plotek. Jacek Siewiera, szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obawia się, że ryzyko dla Polski jest związane z dużą liczbą najemników grupy Wagnera pozostających w Mińsku. Warszawa i kraje bałtyckie ogłosiły już, że wzmocnią swoje oddziały na granicy z Białorusią. Jeśli chodzi o ludzi Wagnera, rozkaz dołączenia do regularnych wojsk spotyka się jedynie z niewielkim odzewem, mimo że upłynął już wyznaczony termin 1 lipca 2023 roku. Żadne dokładne dane nie przedostają się do publicznej wiadomości. Rosyjska prasa sugeruje, że byli Wagnerowcy mogliby dołączyć do Gwardii Narodowej, podczas gdy inni uważają, że ratunkiem dla nich jest Białoruś. Gdzie, jak pokazują pierwsze zdjęcia satelitarne, powstaje ich baza. Jeśli chodzi zaś o szefa grupy Wagnera, pozostawał on dziwnie milczący aż do szczytu Rosja-Afryka pod koniec lipca, gdzie ponownie pojawił się na zdjęciu w jeansach i białej koszulce Polo w towarzystwie afrykańskich delegacji. Komunikacja rusza na całego i obowiązuje już tylko jedno hasło Afryka. Tajna armia Putina na świecie staje się armią, której nazwy nie wolno głośno wypowiadać. Ta książka opisuje jej historię. Jest to historia milicji wymyślonej przez Putina, mającej służyć jego imperialistycznym ambicjom armii, która ostatecznie rzuci mu wyzwanie zwiastujące możliwy upadek imperium. W naszej książce opowiadamy również o tym, jak grupa Wagnera powstała w cieniu Kremla i w jaki sposób stworzyła i przetestowała narzędzia do prowadzenia niezwykle dynamicznej polityki wpływu. Grupa Wagnera to historia budowania marki gotowej do wykorzystania. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.